Witam serdecznie, drogie koziorożce, na kanale Iwi Tarot. Cześć, Iwi się kłania. To czytanie dla Was na październik 2024 roku. Zanim zacznę, chciałabym Wam ślicznie podziękować, że ze mną jesteście, oglądacie te czytania, subskrybujecie kanał, dajcie łapkę w górę i przede wszystkim dziękuję też za komentarze. A jeżeli oglądasz u mnie te czytania, które są przedstawione na moim kanale i pomagają Ci, to i Ciebie bardzo bym prosiła o subskrypcję. Dobrze? Dobra, zaczynamy od wyroczni. Zobaczymy, co wyrocznia będzie chciała powiedzieć Tobie, koziorożcu, na październik 2024 rok. Dlaczego? Proszę, jak mi się tu karty obracają. Kolejna karta. To nie ma jak w domu. Potem na rozdrożu dróg. Kolejna wiadomość w butelce. Zobaczmy jeszcze to. Kręcenie się w kółko. Koziorożec kręci... Koziorożcu, mam wrażenie, że kręcisz się w kółko w jakimś temacie, a pytasz, dlaczego tak ci dzieje? Dlaczego nie idziesz w jakimś kierunku do przodu? Zaczyna cię to irytować, wkurzać. Nie wiesz, co zrobić. Jesteś na rozdrożu dróg i nie potrafisz postawić tego pierwszego kroku zdecydowanie, tak z taką pewnością siebie, że tak to o to chodzi. Tego pragnę, tego chcę i koniec, kropka. Wciąż zadajesz sobie pytanie, dlaczego coś ci tutaj nie wychodzi. Nie ma jak w domu. Karta w odwrocie się tutaj pokazała. Zobaczymy, o co chodzi. Karta 50. Przesłanie wyroczni brzmi: zdarza się, że to, co znane, nie jest najlepszym wyborem. Istoty ludzkie są istotami kierującymi się pamięcią i wszyscy szukamy tego, o czym coś wiemy, nawet jeśli cechy, których szukamy u innych ludzi i w warunkach zewnętrznych, są wyrażane w niezdrowy sposób. Nie skupiaj się na szukaniu tego, co już dobrze znasz. Wybierz coś nieznanego i zaufaj, że znajdziesz tam nową normalność, która wesprze twojego ducha. Pamiętaj, jeśli zrobisz to, co już kiedyś zrobiłeś, dostaniesz to, co już masz. Rób przeciwieństwo tego, co wydaje się słuszne, nawet jeśli jest to niewygodne, ponieważ to, co wydaje się właściwe, jest w rzeczywistości tym, co wydaje się znajome. I wskutek tego przyciągniesz i zostaniesz pociągnięty do rzeczy, których już nie chcesz. Tym razem nie będzie inaczej, chyba że zrobisz coś innego. Więc to jest tak naprawdę odpowiedź, dlaczego coś nie wychodzi. Dlatego, że postępujesz stereotypowo, postępujesz tak jak zawsze. Warto zrobić coś zupełnie w inny sposób, zareagować inaczej niż do tej pory reagowałeś czy reagowałaś. Wiadomość w butelce. Z drugiej strony mamy... No, i cóż tutaj jest pokazane? Chodzi o komunikację, o znak, który wskaże ci drogę do twojego dobra. Duch posyła ci znaki, kiedy o nie poprosisz, kiedy wiesz, że je otrzymasz i kiedy pozwolisz sobie biegle posługiwać się językiem symboli, wyroczni i dywinacji. Mogą pokazać się tobie pod postacią przelatującego ptaka, logo na ciężarówce lub piosenki w radiu. Oczekuj potwierdzenia, że obrałeś właściwy kierunek. Nasłuchuj uważnie, bo ktoś
Ktoś może powiedzieć coś, co da Ci odpowiedź na Twoje pytanie. Dzisiaj Twoje przesłanie jest następujące. Duch Cię kocha, a odpowiedź jest pozytywna. Więc tutaj będą przychodziły w tym miesiącu do Ciebie wiadomości, które spowodują, że przestaniesz kręcić się w kółko, o ile je dostrzeżesz. Więc tak, z jednej strony warto postępować w zupełnie inny sposób niż zwykle, tak? Warto słuchać, postrzegać znaki, jakie Ci wszechświat przekazuje. Tych znaków jest mnóstwo, możliwe, że ich nawet nie zauważasz, koziorożcu. I stoisz na rozdrożu dróg i praktycznie... Właściwie to tutaj masz odpowiedzi, dlaczego coś się dzieje, dlaczego stoisz w miejscu. Myślę, że tutaj masz przepis na to, by ruszyć z jakimś tematem do przodu. Nie wiem, co to może być, bo u każdego z Was będzie to zupełnie inna historia, o co innego będzie Ci chodziło. Pamiętajcie, że to czytania ogólne, więc dlatego nie będę tutaj wymieniała i jakichś tam historii, bo mija się to po prostu z celem. No dobra, zobaczmy, co chcą powiedzieć karty opiekuńcze koziorożcom na październik 2024 rok. No proszę. Oczyszczenie. Pozbądź się nieprzydatnych rzeczy. Jeśli wzbudzają Twoje wątpliwości, po prostu je wyrzuć. Może tu chodzić o rzeczy, ale również o sytuacje, o osoby. Odmłodzenie. Sen jest dobry na wszystko. Odśwież ciało, umysł i duszę. Kolejna karta to spokój. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. I kolejna karta to niezależność. Decyduj za siebie. Korzystaj z prawa wyboru. Czyli tak ze spokojem do wszystkiego warto podchodzić. Nie pytać kogoś o radę, bo te odpowiedzi tak naprawdę są w Tobie, koziorożcu. Warto medytować, warto wsłuchać się w swój wewnętrzny głos, warto wsłuchiwać się to, co chce Ci wszechświat powiedzieć. I warto oczyścić coś ze swojego życia. Może chodzi też o porządki w domu, może chodzi o porządki w relacjach, a może w jakichś innych tematach, tylko właściwie Ty będziesz wiedział, o co tutaj będzie chodziło w Twoim życiu, tak? To wszystko wyjdzie w październiku. Zobaczmy, co Tarot będzie chciał powiedzieć dla Ciebie, koziorożcu. Zobaczcie. Przyjdzie propozycja spotkania, podczas której dojdzie do poważnej rozmowy. W końcu usłyszysz prawdę w jakimś temacie. W końcu coś się wyjaśni. Możliwe, że u części z Was opadną różowe okulary, że coś, jakaś sytuacja będzie zupełnie w inny sposób wyglądała, niż Tobie się wydaje, koziorożcu, więc tak bym to widziała tutaj. Dopiero wtedy będziesz wiedział, co robić. No właśnie, warto odejść od tego, co Ci nie służy. Po tej rozmowie będziesz wiedział, czy będziesz wiedziała, na czym stoisz, od czego odejść, od kogo odejść, co zrobić, w jakim kierunku pójść. No dobrze, teraz zobaczymy sobie tydzień po tygodniu, miesiąca października.
I cóż nam te karty powiedzą? Cóż nam te karty powiedzą? Cóż tutaj u koziorożca w październiku 2024 roku? Potem zobaczymy sobie. Będzie się dużo działo. Ósemka buław, czyli takie pęd, rozmowy, nie wiem, działania, szybkie działania. Zobaczmy, może się potem ta karta pokaże. No. Cóż u koziorożca w tym miesiącu? Zobaczymy, co w pierwszym tygodniu będzie się działo, w drugim, w trzecim i w czwartym. Warto będzie wracać do tego czytania, tutaj sprawdzać sobie te tygodnie. Tak naprawdę dopiero wtedy zorientujesz się, czy rzeczywiście to czytanie jest dla ciebie. No, zobaczymy sobie jeszcze karty pozytywnej kreacji do każdego z tygodni, co one będą chciały wam powiedzieć. No, dobra. I za momencik zaczniemy czytać karty. No dobra, co w pierwszym tygodniu, kochani? Co tutaj się u was będzie działo? Piątka denarów, czyli takie, no tu jest pokazana sytuacja, gdzie wydaje na lekarza, nie wiem, czy tu chodzi o zapłatę, no wiecie, prywatnie jak będziecie chodzić, no to wiadomo, że za darmo to nie jest. Więc tutaj takie zubożenie poprzez zapłatę czegoś. Karta, jaka do ciebie przychodzi na ten tydzień, to karta zmiany kierunku. Przyjdzie wskazówka ukazująca ci twoją prawdziwą drogę. Podążaj nią. No dobrze, sobie dopowiemy piątkę denarów. O co tutaj chodzi? Czasem myślę, że nie trzeba dopowiadać tych kart. No, ale zobaczymy. Słońce. O kurczę. Kochankowie i czwórka buław. Czyli to będziesz się zastanawiać nad spotkaniem. Nad spotkaniem, nie wiem, z kimś w drogi, z przyjaciółmi. Może ktoś zaprosi cię na jakąś imprezę. Być może to ty będziesz wychodzić za mąż, czy żenić się. Takie zastanawianie się, czy wystarczy mi środków na te moje cele, ponieważ już na coś wydałem, czy wydałam, ale no jest to słońce, czyli to tak wygląda, jakbyś niepotrzebnie się martwił, czy martwiła, bo te środki finansowe starczą na wszystko. Możliwe, że na tej imprezie spotkasz kogoś do związku. Możesz się zakochać. I tu dopiero będzie pokazana nowa droga, bo jeżeli kogoś nowego spotkasz, no to możliwe, że będziesz chciał, czy będziesz chciała spędzać z tą osobą mnóstwo czasu. Będziecie jakby tą relację budować. Możesz to, no to jest takie spotkanie karmiczne, mi się wydaje, z przeznaczenia. Tu jakbym na tej karcie widziała koło fortuny, że ten los się odmieni poprzez właśnie spotkanie gdzieś na jakiejś imprezie z kimś. W
tak bym to widziała. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne, ok? Nie do każdego będzie właśnie taka sytuacja. Nie każdemu będzie dana taka sytuacja. Kolejna karta to sąd ostateczny. Czyli w tym drugim tygodniu, do drugiego tygodnia przychodzi karta płomiennej gwiazdy. Nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Możesz wszystko. Czyli tutaj jest to działanie. Sąd ostateczny to jest takie ostateczne działanie, które będzie miało wpływ na twoje życie. Czyli tutaj już będą poważne decyzje. Będziesz podejmować ważne decyzje. Rzutujące na twoje życie po prostu. A może nie tylko na miesiące, ale też na lata. Dlaczego sąd ostateczny? Dlaczego sąd ostateczny w drugim tygodniu dla koziorożca? No proszę, mamy sprawiedliwość, czwórkę denarów, królową kielichów, czyli jakaś sprawiedliwość do ciebie przyjdzie. Jeżeli to jest takie zastanawianie się w tym drugim tygodniu, co zrobić z tą wiedzą, którą już mam. Możliwe, że w drugim tygodniu rozstaniesz się z partnerem czy z partnerką, bo tutaj się może nic nie dzieje. Jeżeli poznajesz tutaj w pierwszym tygodniu kogoś, to tutaj w drugim już zaczynasz wybierać, już wiesz, czego chcesz. I takie zastanawianie się, co zrobić w danej sytuacji. Możesz myśleć o rozstaniu, możesz myśleć o zmianie pracy, cokolwiek to jest, tutaj te zmiany przychodzą w drugim tygodniu października. Trzeci tydzień, słońce. I przychodzi do ciebie karta Feniksa. Odrodzisz się niczym Feniks z popiołów. Większej mocy, sile i determinacji. Osiągniesz cel. Ten trzeci tydzień zapowiada się pięknym tygodniem. Coś tutaj pójdzie po twojej myśli. Twoje pragnienia zostaną jakby zrealizowane. Będziesz wiedział, w którym kierunku pójść. U części z was, mówię to do kobiet, możliwe, że pragnęłaś mieć dziecko, więc możesz zajść w tym tygodniu w ciążę. Także odrodzisz się jak Feniks z popiołu. Coś tutaj się fajnego wydarzy. Ciekawa jestem, co takiego. Tu może być nowa praca. Możesz się zakochać. Możesz zrealizować jakieś cele życiowe. No, dziewiątka kielichów, szczęśliwy tydzień. To jest karta szczęścia, spełnienia, radości. Możliwe, że będziesz oblewać sukces. Czyli tak. Dojdzie właśnie w tym trzecim tygodniu dojdzie do rozmowy. Na jakiejś imprezie. Coś tutaj takiego, spotkanie towarzyskie. Może być tylko na kawie. Jeżeli jesteś w jakimś takim poczuciu, że nic nie idzie do przodu, że wciąż kręcisz się w kółko, że siedzisz w tych swoich czterech ścianach na przykład, lub jesteś w pracy, która ci nie służy. Nie wiem, co to jest. Ta rozmowa spowoduje, że ty zdejmiesz tą opaskę z oczu i zobaczysz życie zupełnie z innej perspektywy. Zobaczysz te nowe możliwości, jakie do ciebie przyjdą. Być może ktoś może zaproponować coś, co cię ucieszy.
dzięki czemu będziesz, no, urośniesz. Odrodzisz się na nowo, jak ten feniks z popiołu, więc ten trzeci tydzień, no, będzie pięknym tygodniem, jakby uwalniającym z czegoś, z jakiegoś więzienia mentalnego, czy jakiegoś innego. Czwarty tydzień. Siódemka mieczy w odwrocie, to jest takie... Koniec oszustwa, koniec jakichś nie... sytuacji, które były nieważne do tej pory. Ale jaka karta przychodzi? Karta złotego smoka. Mądrość i dobroć twojego serca przyniosą ci siłę i odwagę, by zawsze być sobą. Czyli nie obawiaj się być sobą. Mów to, co chcesz powiedzieć. Wiadomo, że trzeba zwracać uwagę na sposób mówienia, by kogoś nie urazić, ale ze szczerością coś mówić, żeby ta prawda wyszła na jaw. Nie obawiaj się tej prawdy. No, dlaczego siódemka mieczy w odwrocie się pokazała? Zobaczymy. Siódemka w odwrocie. Mamy królową buław. I biała karta. Czyli może dojść do rozmowy z kimś z trygonu ognia. To może być baran, lew, strzelec. Chociaż niekoniecznie. No, ciekawa jestem. Dobra, teraz zobaczymy, jakie stare sprawy, sytuacje powrócą w tym miesiącu do ciebie, koziorożcu. Jaka sprawa pochłonie cię w tym czasie? No, zobaczymy, jak zakończy się ten miesiąc. Przeszkody, niespodzianki, rada na koniec i oczywiście czytanko takie malutkie na miłość i pracę dla osób, które są w związkach, które są samotne, dla takich osób właśnie, czyli singli. No i zobaczymy, co w pracy. A tymczasem zobaczymy, jakie sprawy tutaj cię pochłoną w tym miesiącu. Co powróci? Co jeszcze z zeszłego miesiąca, może miesięcy, będą jakieś sprawy tutaj powracać do ciebie? No. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą z każdym współgrały czy rezonowały. Wiecie, o co chodzi, tak? Jeżeli chcesz usłyszeć odpowiedzi na swoje pytania prywatne, to zapraszam cię do kontaktu ze mną poprzez e-mail, który jest pod filmem, dobra? No dobrze, zaczynamy. Stare sprawy, jakie tutaj do ciebie jeszcze przyjdą w tym miesiącu. No ja widzę, że tutaj koziorożec walczy o swoje przekonania. Broni siebie. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. O co tak walczysz? Myślę, że tutaj może ktoś powrócić jeszcze z przeszłości, z kimś, z kim będziesz miał okazję porozmawiać. Możliwe, że ktoś będzie narzucał swoje zdanie, ale ty już się nie poddasz. Tutaj już walczysz o siebie.
będziesz rozmawiać zdecydowanie inaczej niż zwykle być może. To pozwoli odejść ci od tego, co nie służy. Ale ta czwórka kielichów, dlaczego czwórka kielichów? Możliwe, że to będzie rozmowa z partnerem czy partnerką. I cóż tutaj się pokazuje? Możliwe, że będziecie każdy będzie miał swoją rację. Każdy będzie chciał jakby udowodnić, że jak to? Przecież ja wiem lepiej. Ty tak samo. I mam wrażenie, że ty to odpuścisz. Odpuścisz i pójdziesz w nową stronę, drogę. Ponieważ widzisz, że te rozmowy nic dobrego nie dają. Taka ochrona siebie przed negatywnymi energiami. Możliwe, że dowiesz się, że ktoś cię oszukiwał, ktoś ci może wmawiać, że tak przecież nie było. I w rezultacie stwierdzisz, no po co ja mam się denerwować? I w Paziu widzę osobę, która zostawia to wszystko i idzie w coś nowego, innego. Możliwe, że to spowoduje, że będziesz samotna przez jakiś czas, czy samotny, ale poczujesz się szczęśliwy, czy szczęśliwa, bo robię coś w końcu w zgodzie z sobą. Nie muszę już nikogo jakby pytać o zgodę, czy liczyć się z kimś. W końcu robię coś dla siebie. I tutaj intuicja będzie cię prowadzić. Także ty będziesz wiedział, czy będziesz wiedziała, w którym kierunku chcesz iść. I jaka sprawa pochłonie cię w tym miesiącu. Mamy szóstkę pentakli. Czyli to jest takie... Ktoś będzie pomagał tobie, może ty komuś, może chodzi o współpracę z kimś. No, zobaczmy. Mamy kapłana. Szóstka mieczy. Mieczy i znowu as mieczy. Naprawdę ta rozmowa tutaj będzie zasadnicza. Myślę, że coś będziecie uzgadniać z kimś, co spowoduje, że pójdziecie w nowym kierunku. Może z kim jesteście w związku, może z kimś, kto jest z rodziny. W każdym razie tutaj dogadacie się w tym miesiącu i zaczniecie razem działać, współdziałać. Jak zakończy się ten miesiąc? No proszę, dziesiątka denarów, czyli szczęście, spełnienie. Możliwe, że będziecie chcieli przeprowadzić się gdzieś z partnerem lub przeprowadzić się do kogoś. No, może będziecie świeżo po ślubie i przeprowadzacie się do swojego nowego domku na przykład. Także tutaj zakończy się ten miesiąc wspaniale, bardzo dobrze. Tutaj takie poczucie spełnienia. Będzie tutaj, tu jest pokazane bezpieczeństwo finansowe dla siebie i swojej rodziny. Część z was może pójść pod koniec miesiąca na emeryturę zasłużoną. To jest takie poczucie spokoju i zadowolenia, że coś już się ułożyło tak, jak tego pragnąłem czy pragnęłam. Czwórka denarów.
czyli to jest takie, jeśli chodzi o środki finansowe, to jest takie oszczędzanie. Takie może inwestujesz w coś te pieniądze. Cóż jeszcze? No proszę. I mamy królową mieczy i dwójkę kielichów, czyli takie czujesz to szczęście, spełnienie, ale tutaj też ktoś się pojawia w twoim życiu, ktoś z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnika. O co tutaj chodzi? To jest ktoś samotny. No, może mieć znaczenie w tym tygodniu u ciebie, koziorożcu. Zobaczmy, o co chodzi. Lub poznasz kogoś z tego trygonu. Dziesiątka kielichów. Czyli to takie rodzina, przyjaciele. Koniec jakiejś kłótni. Być może tutaj chodzi o spotkanie jakieś tutaj. Rozmowy przyjacielskie, może u części z was chodzi o to, że tutaj, jeżeli byłeś do tej pory samotny czy samotna, to tutaj już na pod koniec miesiąca będzie to spełnienie. Być może będziecie zakładać firmę rodzinną. To u części z was, więc u każdego będzie to zupełnie inna historia. Jakie przeszkody? Przeszkody. Coś tutaj się opóźni. A dlaczegoż to? Słoneczko w przeszkodach. Te plany jakby nie pójdą tak, jak tego chciałeś, czy chciałaś. Na coś trzeba będzie poczekać. Koło fortuny. Myślę, że jakaś sprawa przyjdzie albo ktoś z przeszłości. Ktoś, z kim się wcześniej rozstałeś, czy rozstałaś. Będzie trzeba coś tutaj wyjaśnić. Król kielichów. Może z kimś z trygonu wody. Rak, ryby, skorpion. Jeżeli nie o to chodzi, to może to być twój partner, który może się rozchorować na przykład w tym miesiącu. To jest tylko przykład. I co? No i to jest takie wycofanie. Takie trzeba poczekać, aż wyzdrowieje, żeby realizować te plany, jakie tutaj wcześniej możliwe, że mieliście. Lub jakaś inna sytuacja, która przychodzi z przeszłości. Ktoś przychodzi z przeszłości. To jest sytuacja karmiczna, kochani, i jakaś lekcja do odrobienia. No, ciekawe. Dobra, niespodzianki. Niespodzianki. Dwójka buław. No, stoisz na rozdrożu dróg i nie wiesz, w którym kierunku pójść. Ja mam wrażenie, że ty w końcu postawisz ten krok w odpowiednim kierunku. Przestaniesz się zastanawiać, którą drogę wybrać. Więc tu mamy gwiazdę, zobaczcie. Będziecie mogli spełnić swoje marzenia. Nie no, za dużo. Zobaczymy, co nam tu wyskoczy. No i wyskoczyło. Będzie współpraca z kimś z
trygonu wody. Może z partnerem czy partnerką będziecie spełniać swoje marzenia, swoje plany i no i to będą długodystansowe te plany. Jesteście pod opieką sił wyższych. Także pięknie się wszystko poukłada w niespodziewany sposób, bym powiedziała. Jaka jest rada? Ósemka denarów. Ósemka denarów to praca. Dla części z Was może być rada, by powrócić do szkoły. Czy warto znaleźć jakiegoś mentora? Możliwe, że szukasz praktyk do jakiejś w konkretnym zawodzie, więc warto w tym czasie poszukać takiej osoby, która by ci pomogła. To jest też praca, którą kochasz. Warto pójść w tym kierunku. Warto pracować nad czymś. Możliwe, że też można, chodzi też o to, by pracować nad związkiem. Warto to robić. No, ciekawa jestem. No, u każdego będzie to zupełnie o coś innego chodziło. Jest ósemka buław. Pokazała się. Czyli warto jakby zbierać te informacje, nowe informacje, chodzić na nowe kursy. Możliwe, że zacząć coś od nowa budować. Zbierać te informacje przez internet. Omawiać coś przez internet. Diabeł i piątka. I piątka buław. Czyli takie... warto uwolnić się od czegoś, co ci nie służyło. Warto odpuścić... możliwe, że chodzi o toksyczny związek, możliwe, że chodzi o pracę, gdzie byłeś wykorzystywany, gdzieś tutaj była jakaś rywalizacja. Warto to odpuścić i zacząć budować coś innego, nowego. No, zobaczymy, co chcą powiedzieć aniołki na październik 2024 rok. Masz pytanko do nich, więc zapraszam. Cóż tutaj dla koziorożca chce się pokazać? No kurczę, ale mi biegają. Dobra, rozkładamy karty. Masz może pytanie, więc nie wiem, czy ja już to powiedziałam, bo mi troszkę rozproszyły te karty. No, zadałeś już pytanie do kart, czy zadałaś, więc wybieram. Z dwie karty będziemy wybierać. Nie. Nieklarowna komunikacja, a co? Wybierz nowy kierunek. No właśnie, jest tutaj pokazany nowy kierunek. No dobrze, zobaczymy w takim razie, co w miłości, w pracy u koziorożca będzie się działo. Cóż u Was, kochani? A poskładamy szybciutko te karty. Szkoda czasu. Cóż w miłości, w pracy dla koziorożca w październiku 2024 roku? Dobra. Te się denary pokazały. No. Dobra. Patrzymy. Cóż tutaj dla osób, które są w związkach? Cóż dla singli? I cóż tutaj w pracy się pokaże?
i patrzymy. W związkach równowaga, umiarkowanie, czyli takie, no, dogadujemy się, rozmawiamy ze sobą, w domu spokój, taki, być może medytujecie też z partnerem czy partnerką, a może to tylko ty, koziorożcu, no, zobaczymy, o co tutaj chodzi. Mamy króla buław. Ósemkę buław. I rycerza mieczy. Mam wrażenie, że tutaj koziorożec dogaduje się z partnerem czy partnerką, ale też są te rozmowy przez internet jeszcze z kimś, kto się pojawia i znika. Jeżeli nie o to chodzi, to twój partner rozmawia z kimś przez internet. No. Z kimś? Z kimś, kto pokazuje się, no, przysłany jakby przez niebiosa, można by powiedzieć. Kogoś poznaje twój partner przez internet i rozmawia z tą osobą, ale tutaj ta osoba jest jakaś nerwowa, chce osiągnąć jakby cel w jakimś temacie, nie mam pojęcia, o co chodzi. To jest sytuacja karmiczna dla ciebie, koziorożcu. A ty martwisz się, snujesz sobie coś w głowie, masz jakieś lęki, być może z tego powodu. Widzisz, że partner na przykład rozmawia z kimś przez internet, a w domu jakby spokojny jest, nic nie mówi na ten temat, a ty na przykład, no, podejrzewasz go może o coś. Masz te lęki, nie śpisz po nocach przez tę sytuację. Bronisz się przed tymi negatywnymi myślami. I tak naprawdę do ciebie będzie należała decyzja, co zrobisz z tym fantem, a dlaczego pokazała się jak biała karta, czyli coś jest w, coś dzieje się, coś, co tylko ty masz na to wpływ. Coś jest w kreacji. Bronisz się przed tymi myślami, ale no ciężko ci to idzie, koziorożcu. Jaka jest rada? Obserwuj. Poobserwuj sobie tą sytuację, zanim zaczniesz działać. No tak, stoisz na rozdrożu dróg. Tutaj karty mówią dokładnie to. Jak już będziesz pewny, na czym stoisz, co się dzieje, wtedy zacznij działać. Bądź tym magiem, który ma już wszystkie informacje i będziesz mógł je wykorzystać, czy będziesz mogła je wykorzystać. I dopiero warto działać, tak? Żeby te decyzje nie były pochopne. No dobrze, zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla osób, które są w związkach. Masz może pytanko do nich, więc oczywiście zapraszam. No, zobaczymy.
Medytacja przyniesie odpowiedź. No proszę. I karta przeznaczenia. Trzymaj kierunek. No okej. Dobrze, a teraz zobaczmy, co u singli. W jakiej jesteś sytuacji? Dostałeś, czy dostałaś jakąś tutaj propozycję od kogoś? Możliwe, że chce się z tobą spotkać na kawie, czy pójść na spacer. Ktoś, kogo pociągasz, a ktoś, kto, no, możliwe, że jest nieśmiały. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Umiarkowanie. I co? Diabeł w odwrocie. Czyli to ciebie to w ogóle jakby nie pociąga cię ta sytuacja. Właściwie to dzisiaj nie chce iść na to spotkanie. Wolisz ten swój święty spokój. Na co zwrócić uwagę? No, mamy tutaj świat. Przychodzą do ciebie zmiany, koziorożcu. Czy ci się to podoba, czy też nie? Jakiś cykl w twoim życiu się kończy i jakiś zaczyna. To tak wygląda, jakbyś, no, nie dasz rady uciec przed tymi zmianami, cokolwiek to dla ciebie nie znaczy. Posłuchaj swojej intuicji. No tak, tutaj się znowu pokazuje ktoś, kto chce cię gdzieś zaprosić, a z drugiej strony wolisz siedzieć samotnie. I teraz przed tobą jest ten dylemat. Będziesz musiał, czy będziesz musiała dokonać wyboru, czy chcesz tych zmian, czy też nie. Bo od razu, kiedy ty przyjmiesz to zaproszenie, twoje życie się zmieni. Jaka jest rada? Warto odpuścić to. Może się z kimś pokłóciłeś, może masz złe doświadczenia życiowe. Warto od tego odejść. To jest piątka mieczy, sorry. No, czyli warto odpuścić coś, żeby pójść naprzód tak naprawdę. To są twoje obawy pokazane, że znowu coś, nie? Takie, a na pewno mi się nie uda, na pewno znowu coś wyjdzie. Takie wrzucenie wszystkich do jednego wora. Czyli, no, ale przecież wiadomo, że wszyscy nie są tacy sami, no to jest niemożliwe. No, zobacz, dziesiątka pentakli. Czyli ważne są twoje myśli. Ważne jest to, jak podchodzisz do tej sprawy. Jeżeli będziesz w negatywny sposób myślał, czy myślała, na przykład o tej osobie, porównywała tą osobę do innych, którzy cię zranili być może, to na pewno ta relacja się nie uda. Jeżeli odpuścisz to wszystko, te wszystkie negatywne myśli, zostawisz je za sobą, wtedy będziesz miał, czy będziesz miała kogoś do związku, z kim będziesz się dogadywać bardzo dobrze. Więc tak naprawdę do ciebie należy decyzja, co zrobisz z tym fantem. No, zobaczmy, co tutaj jest. No i nie. Dobra, już mi wyskoczyła karta. Masz pytanie do aniołków? Oczywiście zapraszam. Mimo tej karty. Tak. No, nie wierzę. Nie, tak. Decyzja należy do ciebie.
jesteś niezdecydowana tak naprawdę. Przez to te karty tak wariują. No dobrze, a co karta przeznaczenia chce powiedzieć? Wykorzystaj szansę. No proszę. Okej, zobaczmy co w pracy. Fajnie to wyszło. W pracy jesteś zmęczony, koziorożcu. Za dużo bierzesz na siebie obowiązków. Możliwe, że jesteś wykorzystywany w pracy, gdzie tutaj pracujesz. No zobaczmy. Dziesiątka była w... Dziesiątka była. Dlaczego dziesiątka była? Mamy cesarzową. Ósemka denarów. No to jest szefowa, która no powoduje, że no wykorzystuje cię, ale ty chcesz odejść już od tej pracy. Już myślę, że szukasz tej nowej pracy na przykład w internecie, czy szukasz poznajomych. I coś tam się zaczyna klarować. Na co zwrócić uwagę? Mamy tutaj księżyc. Księżyc. Księżyc mówi o czym? Ha, no właśnie. Będziesz miał okazję, koziorożcu, podpisać nową umowę, która pozwoli ci stanąć na nogi. Tylko uważaj na to, co jest drobnym druczkiem, żeby, no, żeby w przyszłości potem nie pożałować, że albo żeby cię coś tutaj nie zaskoczyło mile, niemile. No, pokazuje się paź buław, czyli ta... No proszę, nowa umowa spowoduje, że jakiejś nowej pracy spowoduje to spełnienie. Pójdziesz w nowym kierunku. Albo zmienisz coś w pracy, w której jesteś. Będziesz miał nowe pomysły na coś i to będzie właśnie to. Jaka jest rada? Siódemka mieczy. Nie chwal się swoimi nowymi pomysłami, bo mogą być one wykorzystane przeciwko tobie, koziorożcu. Warto przyjrzeć się jakimś sytuacjom, przed którymi staniesz w tym miesiącu. Myślę, że warto pójść w coś nowego, o czym raczej nie mówić, co pozwoli ci zacząć coś na nowo, budować. Czyli co? Nowa praca w innym mieście, w innym państwie. Także to, co tutaj będziesz chciał zrobić, to jest właśnie to. W tym październiku te zmiany przyjdą na lepsze. U koziorożca. I co aniołki mają do powiedzenia, jeśli chodzi o pracę dla koziorożca na październik 2024 roku? Więc ta sytuacja zawodowa zmieni się na lepszą u ciebie. No, zobaczmy. Masz może pytanie do aniołków? Oczywiście zapraszam. Co my tu mamy? Sytuacja się polepszy. A co nie... No, powiedziałam to właściwie przed chwilą. I karta... kolejna. I co ona tutaj pokaże? Nie teraz. Dobra, a kiedy? Może się pokaże. Potrzebujesz więcej informacji. No proszę. Ponieważ nie znasz wszystkich odpowiedzi, dopiero jak będziesz wszystko wiedział, czy będziesz wszystko wiedziała, wtedy dokonaj wyboru. Właśnie tu jest ta obserwacja. Dobrze, to wszystko z mojej strony, kochani. Mam nadzieję, że czytanie wam się podobało.
Życzę Wam cudownego października i trzymajcie się do następnego razu.